Tu Edyta Prusinowska i słuchacie podcastu Konstelacje myśli. Halo, cześć! Tutaj Edyta i witam się z Wami po długiej przerwie. Jak zauważyliście po tytule, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tym, dlaczego nie chcę być już grzeczną dziewczynką. Pewnie część z Was już domyśla się, o czym będę tutaj rozmawiała. Natomiast y, część z Was nie ma pojęcia, y, o co chodzi, jaka rzeczna dziewczynka, o czym ja w ogóle mówię. Długo zastanawiałam się, czy poruszyć ten temat w swoim podcaście, bo jest to temat, który może dotknąć wielu osób i jest to temat wrażliwy, a ja często mam wrażenie, że może ja nie do końca potrafię poruszać takie delikatne tematy, no ale postanowiłam zaryzykować. Także zaczynajmy. W dzieciństwie, tak jak pewnie wiele z Was, dziewczynek, słyszałam, żeby być grzeczną. To były sytuacje, szczególnie gdy próbowałam wyrazić swoje zdanie, być może w nie do końca miły sposób, no ale próbowałam się w jakiś, w jakiś sposób zbundować, na przykład podczas kłótni z nie wiem, chłopcem z ławki czy z koleżanką. Albo gdy nie miałam ochoty stać na mszy w kościele, czy też nie chciałam zrobić jakiegoś zadania w szkole, które wydawało mi się po prostu bez sensu. Gdy próbowałam stawiać opór, to całe środowisko dookoła mnie zbywało mnie argumentem: bądź grzeczna, dziewczynki powinny być grzeczne. To nie tak, że tylko mama zwracała się do mnie takimi słowami, to było praktycznie całe moje środowisko. To był mój wychowawca, to były nauczycielki, to był tam ksiądz, który uczył mnie religii. To było naprawdę praktycznie całe moje otoczenie i no dla mnie to nie było nic nienormalnego. Widziałam moje koleżanki, obserwowałam je i słyszałam, że one również dostają takie komunikaty gdzieś tam dookoła, okej, okay, dziewczynki mają być grzeczne, chłopcy, chłopcy mogą być buntownikami i no dla mnie powoli taki porządek świata stawał się naturalny, gdy wiecie, słyszysz wiele razy jakiś komunikat, zaczyna on być dla ciebie naturalny. Później skończyło się moje dzieciństwo, dorosłam i poszłam do liceum. I zaczęłam powoli zauważać, że ja może nie do końca potrafię wyrazić swoje zdanie, że też przy okazji mam taki troszeczkę kompleks ofiary, że staram się poświęcić siebie dla innych, poświęcić cokolwiek się da, żeby tylko inni byli wokół mnie szczęśliwi. No to było takie delikatne uczucie, bo ja uważałam się i oczywiście za taką chciałam wychodzić. Za pewną siebie, za ekstrawertyczną osobę, która rozmawia na kontrowersyjne tematy, i, i taką zewnętrzną fasadę próbowałam pokazać innym, i może rzeczywiście tak było, że ja potrafiłam być taka pewna siebie i ekstrawertyczna, ale w sytuacjach, które mnie bezpośrednio nie dotyczyły, które nie były dla mnie ważne, czyli nie wiem, mieliśmy jakąś dyskusję w klasie, i temat mnie szczególnie nie interesował. Więc ja byłam w stanie naprawdę wyrazić jakieś tam swoje zdanie, niezależnie od tego, czy było kontrowersyjne. Gdy jednak przychodziło co do czego i chodziło o sprawy, które dotykały mnie i były dla mnie ważne, na przykład jakaś relacja z przyjaciółką, z przyjacielem, to nagle wpadałam w ten kompleks ofiary, i jeśli miałam sprawić komuś szczęście kosztem samej siebie, no to stwierdziłam, to jakby czułam, że to jest moja misja, tak? Później w trakcie nauki liceum, gdy rozmawialiśmy już w szkole o tematach, które mnie interesowały, i takich, na które naprawdę można było się więcej wypowiedzieć, zauważyłam, że nie wiem, jakiś głos w głowie próbował mi mówić, że nie edyta, nie warto jest dyskutować z kimś, bo ta osoba może pomyśleć, że, że ty jesteś dla niej niemiła, i że, że ty chcesz jej sprawić przykrość i. Śmiesznie słuchało się tego głosu w głowie, gdy widziałam dookoła, bo miałam klasę, w której większość uczniów to byli chłopcy, warto tutaj dodać, w liceum, i zauważyłam, że wszyscy ci moi znajomi, którzy byli chłopcami, nie mieli z tym oporów. Jeśli był jakiś rzucany kontrowersyjny temat do dyskusji na lekcji historii polskiego, to nieważne jak głupie, no bo przysięgam, niektóre z ich opinii były po prostu głupie. Mieli to rzucali, były jakie słowa, nie zastanawiając się nad niczym, i ja, kurczę, zawsze się no, też nad tym zastanawiałam, jak to jest możliwe, że, że oni, nie wiem, nie mają tych tylu myśli w głowie, że, że mogą sprawić komuś przykrość tymi słowami. No ale pomyślałam, kurczę, to jest taka rzecz, którą mają chłopcy, a nie mają dziewczynki, i wiecie, to, to myślenie z dzieciństwa totalnie przeniosło mi się w liceum, chociaż tutaj już miało inną formę i no wtedy jeszcze nie połączyłam tych faktów, że to bycie grzeczną może być z tym połączone. W każdym razie, później już kończyłam liceum, zaczynałam studia i no oprócz szkoły zaczęły się też poważniejsze związki, poważniejsze relacje, i ja wtedy już kompletnie zatraciłam w sobie tę zdolność mówienia nie. Bo w tych wszystkich ważnych dla mnie relacjach, no tak jak mówię, one były dla mnie ważne, więc ja naprawdę nie chciałam zranić osób, na których mi zależało, więc ja byłam w stanie zrobić naprawdę wszystko, żeby tylko wszyscy byli zadowoleni, żeby tylko też nikt nie czuł się przeze mnie źle, ale no im starsza byłam, tym trudniejsze i bardziej skomplikowane były te relacje, więc dochodziło do naprawdę, Nienormalnych sytuacji, w których nie chcąc zranić na przykład dwóch moich przyjaciół, próbowałam umówić się i z tym, i z tym, gdzie w gruncie rzeczy pod koniec zraniłam i straciłam ich obu. A to wszystko przez to, że jednemu z, nim, z nich nie chciałam zrobić przykrości. Takie sytuacje już absolutnie świadczyły o tym, że, że coś jest nie tak, że no ja nie powinnam aż tak bardzo chcieć poświęcać siebie i powinnam potrafić mówić nie, szczególnie na studiach, gdzie, gdzie już te debaty były takie no, bardziej profesjonalne, gdzie y, za też aktywność y, no, mogło, można było dostać też leps lepszą ocenę, lepszy wynik na studiach, gdzie posiadanie własnego zdania mogło naprawdę zaprowadzić cię daleko, mogłeś nawet stworzyć jakieś badania. I to zaczęło mnie po prostu najzwyczajniej w świecie uwierać. Ale też na początku studiów jeszcze tego nie zauważyłam. Dopiero w sumie niedawno, być może z dwa lata temu, czyli już w swoim dorosłym życiu, trafiłam na pewien artykuł naukowy, który dość jasno opisała na swoim blogu Magda z bloga, jak wychowywać dziewczynki. I to jest eksperyment z lemoniadą. Nie wiem, czy, czy o nim słyszeliście, ale jeśli nie, to nie martwcie się, ja tutaj go przywołam, cytując, właśnie Magdę. W eksperymencie z lemoniadą przygotowano właśnie tytułową lemoniadę, ale zamiast ją posłodzić, dodano mnóstwo soli. I tę posoloną lemoniadę podano chłopcom i dziewczynkom. Już nie pamiętam w jakim wieku, ale, ale to byli naprawdę młodzi chłopcy i dziewczynki, być może w wieku przedszkolnym. Nie pamiętam dokładnie, ale możecie sobie wpisać w Google eksperyment z lemoniadą i wtedy też wam na pewno ten artykuł wyskoczy. I podano im te lemoniadę i kazano im spróbować, po czym zapytano zarówno chłopców jak i dziewczynki, jak smakuje im lemoniada. No i odpowiedzi mówią same za siebie. Chłopcy komentowali lemoniadę, że jest niedobra, że fuj, że trzeba dodać cukru, że, że smakuje okropnie. A co mówiły dziewczynki? Że lemoniada jest dobra i, i grzecznie ją piły, mimo że no, widać było, że niektóre ledwo ją przełykały, i dopiero przyparte do muru mówiły prawdę. Osoby, które projektowały badanie, troszeczkę podejrzewały, że tak będzie, właśnie ze względu na to, że chłopcom bardziej niż dziewczynkom pozwala się odpysknąć rodzicom. No i zapytano potem te dziewczynki, dlaczego od razu nie powiedziały, że lemoniada im nie smakuje. No i dziewczynki odpowiadały: Nie chciałam być niegrzeczna wobec ciebie, nie chciałam zrobić przykrości komuś, kto zrobił tak niesmaczną lemoniadę. Nie chciałam, by ktoś, kto zrobił tę lemoniadę, źle się poczuł, że mi nie smakuje. Większość chłopców miała to, o czym mówiły dziewczynki, gdzieś. Potem, jeszcze po tym eksperymencie, poproszono dzieci, by opisały same siebie. Dziewczynki mówiły, że są miłe, podczas gdy chłopcy częściej określali siebie mianem utalentowanych, zabawnych i bystrych. No i jak się domyślacie, wynik tego badania jest ściśle związany z powtarzaniem właśnie dziewczynkom. E, takich frazesów, jak bądź grzeczna, e, nie złość się, a na niegrzeczne zachowanie chłopców przymykania oczu, no bo tacy są chłopcy, oni muszą troszeczkę poobuzować. No i gdy przeczytałam o tym eksperymencie, to nagle mi coś w głowie klikło. I przypomniałam sobie te wszystkie twarze tych osób, które powtarzały mi, żebym była grzeczna przez całe dzieciństwo. I, i nagle jakby zrozumiałam, nagle zrozumiałam, sk skąd yy, u mnie ta niemożność powiedzenia nie, ten strach przed wypowiedzeniem własnego zdania, mimo że no ja takie zdanie mam i bardzo chciałabym je wypowiedzieć, nawet jeśli jest kontrowersyjne. Bycie grzeczną to jest to, do czego nieświadomie dążyłam całe życie. I, I o tym nie wiedziałam i, i gdy się o tym dowiedziałam, to wierzcie mi, że, że wcale to nie było tak, że nagle moje życie się zmieniło i od teraz <mówię>, mówię wszystkim nie i w ogóle już teraz to mam swoje zdanie i nie boję się go wypowiedzieć. E, niestety nie, niestety tak naprawdę dopiero odkąd przeczytałam sobie o tym eksperymencie, to zaczęłam się też zastanawiać e, kim jestem i co tak naprawdę lubię. I kiedy mówię tak, bo naprawdę czegoś chcę, a kiedy po prostu nie chcę sprawić przykrości innym. I tak byłam w stanie sobie przywołać naprawdę wiele sytuacji, kiedy się zgodziłam na coś, tylko wyłącznie, żeby nie sprawić komuś przykrości. Po czym oczywiście no, męczyłam się na przykład na jakimś wydarzeniu, na jakimś spotkaniu. Męczyłam się było mi niekomfortowo, i, i no, po prostu poświęcałam siebie kosztem innych, kosztem zadowolenia innych. Nadal trudno znaleźć mi odpowiedź na to pytanie, kiedy, kiedy chodzi o niesprawianie przykrości, a kiedy chodzi o mnie. Ale wiem, że na pewno pomoże mi w tym wszystkim ćwiczenie mówienia nie innym osobom. Szczególnie, gdy nie mam na coś ochoty. I od jakiegoś roku, być może dwóch lat, naprawdę powiedziałam więcej razy nie, niż chyba w czasie całego swojego dzieciństwa i czasów licealnych. I no, można powiedzieć, że wpadłam troszkę w taką strefę komfortu też przez to, ale to wcale nieźle, bo no, dzięki przebywaniu w strefie komfortu też jestem w stanie uczyć się siebie. Mówiąc innym nie, też nie chodzi mi o to, że ja staram się specjalnie ranić inne osoby, bo to nie o to chodzi, żeby innych ranić. Ale prawda jest taka, że mówienie tego nie, wypowiadanie swojego zdania. Szczególnie przez kobietę, często może skutkować sprzeciwem lub próbą uciszenia. I ja się też temu nie dziwię, no bo jak to całe życie byłam grzeczna i na wszystko się zgadzałam, a teraz nagle zaczynam mieć własne zdanie, o co chodzi. Ja się nie dziwię też tym wszystkim osobom, które są skonfundowane tym, że ja teraz jestem w stanie powiedzieć nie stanowczo i, i nie dać się na coś namówić, mimo. Naciskania innych osób i bardzo cieszę się, że w sumie rozwinęłam sobie taką umiejętność, bo uwierzcie mi, że ilość zaoszczędzonego czasu na robieniu rzeczy, których nigdy nie chciałam robić, jest ogromna i ten czas mogłam poświęcić na rzeczy, które lubię. I dzięki temu, chyba, też napisałam drugą książkę w pół roku. I dzięki temu, też zaczęłam dużo więcej czytać, wróciłam do swoich takich pierwszych pasji. Zanim zaczęłam robić to, co inni oczekiwali ode mnie, żebym robiła, i myślę, że to ma też duży wpływ na moją samorealizację. Mimo wszystko to jest nadal proces i ten proces będzie trwał, no, na pewno nie kilka miesięcy, tylko kilka lat, zanim tak będę w stanie powiedzieć nie bez żadnych wyrzutów sumienia i, i będę robić to automatycznie, ale cieszę się, że on już się zaczął i, i że mam to ze sobą. Czy jest mi smutno, że tak późno dowiedziałam się o tym eksperymencie, że tak późno zrozumiałam, że to może być tym źródłem tego mojego konformizmu i, i, i kompleksu ofiary? Tak, jest mi trochę smutno, ale staram się nie winić innych osób, gdyż no nie ukrywając większość kobiet, która mm, mówiła mi, że bym była grzeczna, w tym gdzieś tam moje nauczycielki, moja mama, moja babcia, moje ciocie, ja jestem pewna, że im, ich mamy również powtarzały, żeby były grzeczne i żeby się nie złościły. I one po prostu powtarzały to, nie wiedząc, że robią, co, że robią coś złego. Ja jednak jestem pewna, że jeśli kiedykolwiek doczekam się potomkini, w sensie jeśli kiedykolwiek miałabym mieć córkę, o czym trudno mi w ogóle teraz pomyśleć, bo. No, coś czuję, że jeszcze, jeszcze dużo, dużo lat, o ile w ogóle się zdecyduję. No, ale w każdym razie, w takiej hipotetycznej wersji świata, w której miałabym córkę, jestem pewna, że em, na pewno nie mówiłabym już jej, że, żeby była grzeczna, wiedząc, jak wiele krzywdy może takie zwykłe powtarzanie e, zrobić. I no. <grywka> Chyba to wszystko, co dzisiaj chciałabym wam, chciałam wam powiedzieć. Tak jak mówiłam, ten temat jest dość trudny, jest delikatny, ale jest ważny, dlatego, dlatego go poruszyłam i mam nadzieję, że, że teraz. Po... O, jest mój telefon! Dlatego mam nadzieję, że usiądziecie teraz chwilkę, żeby przemyśleć tę sprawę, i, i może też poczytacie sobie o tym eksperymencie z Lemoniadą i innymi rzeczami, które, które być może słyszeliście. W dzieciństwie, i które mają na Was teraz wpływ w teraźniejszości i być może będą mieć w przyszłości, warto jest zwracać uwagę na takie rzeczy i drążyć temat, nawet jeśli inni mówią Wam, że co ty w ogóle robisz? Pamiętajcie, drogie dziewczynki i chłopcy, nie bójcie się powiedzieć nie. Możecie się złościć, macie do tego święte prawo, macie święte prawo do. Posiadania złego humoru. Ja w ogóle jestem za tym, że jeśli bardzo czegoś nie chcemy, to możemy nawet krzyczeć i, i protestować jak małe dzieci. Grunt, żeby każdy widział, że, że czujemy się z czymś niekomfortowo, i e, jeśli ktoś nie jest w stanie tego zrozumieć i namawia nas do rzeczy, na które ewidentnie nie mamy ochoty, no to do licha z taką osobą. Naprawdę szanujmy siebie i swoje granice. Pamiętajcie też, kochani, żeby mm, podlać dzisiaj kwiatki. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.